Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj Wam zaprezentuję auto mojego kolegi. Niech na potrzeby tego filmu kolega będzie miał na imię Stasiek. Otóż to jest auto Staśka. To jest jego druga biała 124. Jest to rocznik bodajże 91 albo 92. Silnik no, najsłabszy z możliwych. 200D z manualną czterobiegową skrzynią biegów. Historia tego auta jest dość taka nietypowa. To nietypowa. Ja sam osobiście kupowałem ten samochód. Byłem po to auto w Sopocie. Tak. Układ był prosty między mną a Staśkiem. Stasiek chciał kupić sobie jeszcze jedno W124, też 200D i też białe. No, było akurat w Sopocie. Ten samochód posiadał lusterko fotochromatyczne wsteczne dołożone, bo w 200D no, nie spotkałem się, żeby seryjnie występowało takie lusterko. No i ja to lusterko chciałem, a Stasiek chciał samochód. No to układ był prosty. Wsiadłem w pociąg, przywiozłem auto, wziąłem sobie lusterko, a Stasiek dostał auto. Porozliczaliśmy się potem i auto jest już u Staśka. To było rok temu. Przez ten czas samochód przeszedł odbudowę, konserwację. To znaczy było robione cały spód praktycznie był robiony, ściągane zawieszenie przednie, tylnie, dyfer, układ wydechowy, wszystko piaskowane, czyszczone, ubytki blacharskie zostały uzupełnione, podłoga wyspawana tam, gdzie to było konieczne. No, trwało to praktycznie prawie rok. No ale teraz auto wygląda jak wygląda. Nie będę tutaj mówił o cenach poszczególnych usług, bo to jest, no moim zdaniem, to nie podlega dyskusji. Albo ktoś chce robić takie auto i liczy się z kosztami, albo ktoś nie robi takiego auta, po prostu kupuje w takim stanie, jakim jest, jeździ, aż się samochód całkiem rozsypie i tyle. To jest indywidualne podejście każdej osoby do takiego auta. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli ktoś kupuje taki samochód, nieważne z jakim silnikiem, ale jeśli ktoś kupuje taki samochód, powiedzmy tam za do 10 tysięcy, tak, i liczy na to, że o, kupię sobie klasyka, będę miał klasyka za 10 tysięcy, będę nim jeździł, a zrobię sobie go jeszcze na żółte, no to po prostu może dostać niezły cios od życia, może się nieźle zdziwić, niemiło rozczarować. Ile potem takie auto wymaga uwagi, napraw, blacharskich głównie w sumie, no może nie kompleksowych napraw, ale no to auto potem potrzebuje poświęcenia mu uwagi, środków finansowych, no i czasu. A osobiście spotykam się z tym, że coraz mniej ludzi jest chętnych, żeby się takimi samochodami zajmować. Coraz mniej ludzi jest chętnych. Faktem jest, że ja to auto widziałem, jak je kupowałem, no i Stasiek też stan tego auta zaakceptował. Ja siadłem w pociąg, pojechałem do Sopotu. Na dachu tego auta spisana była umowa kupna sprzedaży. Ja wróciłem tym autem. Na kolejce pojechał na hulajnodze do domu. No ale dobra, dosyć gadania. Przejdziemy sobie do pokazania tego samochodu, co on tu ma. I teraz tak, wymagania Staśka co do tego auta są bardzo, jeśli chodzi o wyposażenie, są bardzo skromne. On już miał tych, przez jego ręce tych 124 przewinęło się kupa, naprawdę kupa, w skórach, w klimach, w automatach, cudę na kiju. I powiedział nie, chcę jak najbardziej goły samochód, goły w sensie. Bez wyposażenia, z minimalnym wyposażeniem, bo jemu to wystarcza. No i tutaj nie do końca udało się spełnić ten warunek, bowiem ten konkretny egzemplarz ma szyberdach. No, Stasiek nie lubi szyberdachu, także no ale to co, przecież nie będzie go zaspawywał od nowa. I teraz tutaj moje takie pytanie.
czy kiedykolwiek zwrócą się nakłady poniesione, wniesione w ten samochód, czy kiedykolwiek mu się zwrócą. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo gro ludzi na różnych forach, jak usłyszy, najważniejsza rzecz, to auto nie jest na sprzedaż, on u Staśka ma dożywocie, ale jakby go musiał wystawić i chciałby uzyskać te pieniądze, no to byłaby naprawdę dwucyfrowa z przodu cena w tysiącach złotych. Gro ludzi by powiedziało, o Jezusie Nazareński, taka cena za taki samochód, za Golasa 200D. Nie ma musu, żeby kupować takie auto. Nie ma musu, tylko jak ktoś chce, to proszę sobie kupić auto, jak powiedziałem, do 10 tysięcy. Znaleźć fachowca, który się podejmie jego tam ewentualnych napraw i doprowadzenia go do takiego stanu, w jakim stanie jest ten samochód. To wtedy nie jeden się poszkrobie po łepetynie. No i co powie? Ach, faktycznie, no tu mam auto, cena jest wyższa, ale mam auto zrobione, porobione, sprawne technicznie i nie tylko. Także no, ciężki jest rynek takich samochodów u nas w Polsce. No ale to co zrobić? Co kraj, to obyczaj, taka mentalność. Dobra, przechodzimy do oglądania. W środku mamy niebieską tapicerkę. Niebieska tapicerka, zwykła niebieska tapicerka. Szyberdaszek jest, tak jak powiedziałem wcześniej. I teraz popatrzcie, jak wygląda fotel przy takim przebiegu. Poprzedni właściciel miał jakieś pokrowce na tych fotelach. Nie zmienia to faktu, że może być uszanowany fotel. Może, mam nadzieję, że to widać. Może być, może. Dlatego jak ktoś pisze, że samochód ma 200 tysięcy i boczek przetarty, bo to jest standardowe w tych samochodach, no to nie, to nie jest standardowe. No, patrzcie, jaki sprzęt. Ktoś mi tu jedzie. Wejdziemy do środka zatem. To nie jest standardowe, tak jak powiedziałem, to nie jest standardowe, żeby były takie przetarcia w tych autach. Co tu Stasiek zmodyfikował? Stasiek zmodyfikował sobie tyle, że dołożył tunel z taksi, bo tutaj będzie miał radio inne, dwudinowe tak zwane, dołożył tutaj tunel z taksi. Dywaniki też są z wersji taksi. A dlaczego? Dlatego, bo dywaniki z wersji taksi mają takie fajne, tutaj patrzcie, widzicie, o, normalny dywanik jest tutaj dotąd, a te z wersji taksówkowej są na ten dywan wywinięte, tak wyprofilowane, tak samo tutaj, o, wszystko jest tu, to jest jeden dywanik i ten dywanik tutaj zabezpiecza oryginalną wykładzinę auta, żeby się po prostu nie brudziła, tak? Ten dywanik jest łatwo czyszczący, jest taki, ale coś jakby plastik, ale nie do końca, taki bardzo grube to jest, to nie jest takie zwykłe z gównolitu zrobione, tylko to jest taki fajny, gruby plastik i zabezpiecza po prostu tutaj cały. Tak samo jest i tutaj u kierowcy, tak samo jest i u pasażera, potem popatrzcie, jak ten dywanik wygląda. I potem przejdziemy sobie do tyłu, wam pokażę, jak z tyłu też wyglądają te dywaniki. Kierownica jest taka, jaka jest, to jest jego samochód. Jak mu się taka kierownica podoba, no to jest jego sprawa, tak? Co tu jeszcze jest w tym samochodzie? Klaksonik. Tu jest, no niech się to nam wyostrzy, tu jest wskaźnik temperatury zewnętrznej, no i ten szyberda. Poza tym korbotronik, elektryczne lusterka i to jest wszystko. No i to jest wszystko w tym samochodzie z wyposażenia. No wiadomo, ABS, wspomaganie kierownicy, o tym nie mówię, bo to miał praktycznie każdy, praktycznie. Do 80 bodajże 8 roku nie było w standardzie ABS-u, potem już był w standardzie ABS. Więc tak to wygląda. Z tyłu jeszcze jest manualna ruletka, też wam pokażę. Teraz sobie przejdziemy do tyłu. O, tutaj te dywaniki, widzicie? Taksówkarskie, jak one są fajnie wywinięte. Naprawdę jest łatwo utrzymać czystość, są głębokie, takie wannowate te dywaniki. Osłona na tunel, plus tam drugi dywanik. O, manualna roleta do tyłu. Tak jak mówię, auto ma taki przebieg, jaki żeście widzieli i wnętrze jest w takim stanie. Przy wnętrzu nie było nic kompletnie robione. Ja się tym wnętrzem mu teraz zajmę, trochę mu doprowadzę do
czystości to wnętrze będzie wyprane, wyczyszczone, plastiki zaimpregnowane, zabezpieczone. No i tak. A to jest bagażnik. O, to jest mój wózek zapasowy. Wypiaskowany, zabezpieczony, pomalowany, wyczyszczony. Tu też jest taka matelka, to jest, nie wiem, nieoryginalna. A to no bagażnik jest standardowo. A, jeszcze fetysz Staśka. Boczki są z wersji pierwszej, z wąskiej serii, z wąskiej listwy. Są boczki bagażnika. Dlaczego? Dlatego, bo według Staśka łatwiej utrzymać tutaj porządek, niż jeśli by była normalna taka wykładzina, jak tu powinna być. No ale mówię, to jest jego samochód. Chce tak mieć, to ma. W niczym to nie ujmuje zabytkowości tego auta, a podnosi łatwość utrzymania w czystości tego samochodu. Kolejny boczek drzwi. Kanapa. Kiedyś nie byłem zwolennikiem niebieskiego wnętrza ogólnie, bo mi się nie podobało, ale jak na to patrzę, to naprawdę dzisiaj takich wnętrz nie robią. Dzisiaj są już czarne, smutne te wnętrza. A kolorowe wnętrza naprawdę niebieskie, tak jak robił Mercedes, niebieskie, czy to zielone, czy to beżowe, to już nie wspomnę o Palomino, bo to jest już w ogóle sztos. Ale tu dzisiaj są rzadkością takie wnętrza kolorowe. No o, dzisiaj ten dywanik jak tu wygląda. No, dywanik z wersji taksi. No, sam szukam do swojego takich, jak mi się uda trafić, to nabędę drogą kupna, panie Fertku. Dobrze, przejdziemy sobie do silnika, pokażę, jak silnik wygląda, komora silnika. A właśnie, jeszcze zobaczymy, czy uda mi się pokazać, jak wygląda spód tego samochodu, bo to jest też, wam powiem, ciekawa sprawa. Opa, popatrzcie. Wszystko nowe, wszystko porobione, wszystko pozabezpieczane. No i niestety to potem ma przełożenie na cenę takiego auta. Na chlapacze na razie nie zwracajcie uwagi, bo Stasiek też jest maniakiem chlapaczy. Ja osobiście nie jestem jej zwolennikiem. Te są na razie nieoryginalne, ale już dostał ode mnie Stasiek oryginalne chlapacze mercedesowskie, także będzie sobie zakładał. Otworzymy maskę. Zwykły osiołek 200D. Powiem wam szczerze, najbardziej mnie bawią komentarze takich ludzi: o, 200D w ogóle nie jedzie, 200D to nie jest do jazdy. No akurat jeździłem tym autem, jego, tym i tamtym też ma 200D. A żeby było śmieszniej, powiem wam, że Stasiu dostał dwa mandaty za przekroczenie prędkości, 200D właśnie. Jeden był mandat przekroczony o 12, a drugi o 20 kilka kilometrów na godzinę, gdzie ograniczenie było do 100. Także mowa, że auto w ogóle nie jedzie, to można między bajki włożyć. Czterobiegowa skrzynia biegów, tak jak powiedziałem wcześniej. I auto w ruchu miejskim do tych, powiedzmy, 80, 70, 80 nawet idzie. No potem jest trochę gorzej, tak? No ale jak ktoś kupuje też 200D, to nie po to, żeby tym autem nie wiadomo jak jeździć. No. Poza tym, prawda jest taka, że śpieszą się ludzie nisko urodzeni. No a to auto przemieszcza się dostojnie. 200D dostojnie się przemieszcza. Bez pośpiechu. Nikt nie goni. Są tacy, ci co piszą, że 200D nie jedzie, oni by chcieli spalanie, żeby było 200D. Natomiast osiągi z 500. Tak. No to dobrze, odpalimy sobie teraz bestię. Auto pali na rys. Mercedes diesel tak naprawdę potrzebuje prądu, paliwa i tyle. Świec dobrych i odpali zawsze i wszędzie. Cyk. I gra. I gra. Myślę, że to nie potrzeba
kopcenia zero. Powiem wam, taka dziwna teraz sytuacja, znaczy dziwna. Pchają, wszędzie pchają, pchają po to, żeby te elektryki. I teraz opowiem sytuację. Wczoraj była u mnie burza. O, taka dość potworna. Prąd wywaliło. Prawie na 7 godzin, awaria jakaś. No i teraz tak. Teoretyzujemy. Mam auto elektryczne, przyjechałem wczoraj z pracy, włączyłem do gniazdka, ładuję. Przyszła burza, prądu nie ma. Rano trzeba jechać do roboty, auto niedoładowane. Panie ratuj, bo giniemy. I co? Dzwonić do PZU? No przywieźcie mi trochę sztrumu we wiadrze, żeby auto naładować. A przy takim samochodzie nie ma takiego problemu. Nawet jakby, wiadomo, ktoś powie, ale jak nie ma prądu, to stacja benzynowa też nie będzie działała. Owszem, nie działa ta, ale ktoś tam zawsze coś paliwa w baku ma, podjedzie sobie 10-15 km dalej, no i to zatankuje. A przy elektryku, jak masz stan baterii 1 albo 2%, podjedź sobie 10-15 km dalej i zatankuj to auto. Pięknie. Dobrze, moi drodzy, tak na szybko pokazałem wam samochód od Staśka. Tak wygląda 200D auto z nalotem grubo ponad 30-letnim. Fajny dieselek 200D, pracuje elegancko. Teraz pojadę i zabiorę się za wnętrze. Umyjemy samochód, nabłyszczymy, doprowadzimy go do takiego stanu bardzo ładnego, wizualnie, bo go trzeba wyczyścić, troszkę się nim zająć po tych wszystkich pracach, także dziękuję za obejrzenie, no i do następnego razu, moi kochani, bywajcie.